Witam serdecznie po moich wakacjach w aktualizacji 7.5. Ja sobie wyjechałem w poniedziałek, ale nie ten co teraz, tylko poprzedni, na wakacje do Czapli, koło Piły, daleko, daleko, prawie 700 km od mojego miejsca zamieszkania w lesie. Strasznie mnie zżarły komary. Dodatkowo w środę dowiedziałem się, że jest aktualizacja 7.5. A ja nic. No oczywiście byłem w miejscu, gdzie miałem internet, pobieranie 10 kilobajtów, wysyłanie 5 kilobajtów, pakiet 1 giga i internetowy i na dodatek pingi, bo grałem w OTA jeszcze jak patch nie wszedł, we wtorek grałem i ping miałem w grze od 400 wzwyż, więc czołg tańczył cudownie, zamiast jeździć. Tańczył, tańczył. Tutaj Kamil, grając na moim koncie, na naszym koncie znaczy się, nie na moim, wbił Isa 7 i zagram sobie Isem 7. Tak. Załogę zrobiłem na 90%, bo no to już jest ostatni czołg, to on się tutaj sam da XP, załogę. Co prawda jest to załoga z KW2 i takie głupie maskowanie tu jest, ale ja sobie to maskowanie później za golda, którego kupię sobie, przerobię sobie na naprawianie, a później tu jak na 100% wskoczy, to oczywiście, a co, szósty zmysł. Dobra. Oczywiście jest to filmik z modami. Z paczką modów, coś muli, kurczę. Coś tnie, nie wiem, bo ja mam przeglądarkę uruchomioną, ale ściąga mi się coś i nie mogę wyłączyć. Dobra, no będzie muliło, najwyżej będzie muliło. Startujemy Isem 7. I przy okazji, oczywiście to jest przedstawienie modów, które już sobie skompletowałem szybciutko. Potrwało to może niecałą godzinę, jak sobie mody skompletowałem. Ojejku, Himmelsdorf. Nie lubię Himmelsdorfa. Nowy Batcha, to znaczy Batcha był, nie? Tylko 10 tier. Widzę, obiekt najnowszy, 10 tier. Ojejku, co za czołgi. No. Oj, 10 tiery, kurczę, średnie. Niszczyciele, masakra. Co to się teraz będzie działo? I na Himmelsdorfie jeszcze na dodatek na bitwie spotkaniowej. Tutaj damage panel zrobił gościu, jak widać, Oniku Psol. No i oczywiście to jest jego autorstwo, ja tylko ten modek wyrzucam, nie? Coś tu mam chyba słabą widoczność, ale ja sobie chyba... Nie, dobrze, bo tu się mapa kończy, sorry. No dobra, będziemy jechać i zobaczymy, jak pójdzie. Za parę dni, proszę pana, to się dopiero zacznie. Wywiady. Autografy. Wizyty w zakładach pracy. Tak, z czego mógłbym się doczepić do ISA 7, że wolno się obraca na gąskach? Trochę za wolno. Szybko jeździ w miarę, jak na ciężki czołg, bardzo szybko. Ale tak wolno jakoś skręca. Ogólnie działo bardzo dobre. Miałem okazję rozwalić E75, inne mocne czołgi, bo już miałem gwiazdkę zdjętą dzisiaj. Pierwszą bitwę sobie zagrałem właśnie ISem 7. Miałem 2300 chyba podwójnego. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że tutaj wyjeżdżam tak na od razu na spotkanie, ale w końcu bitwa To mnie spotkań. to Uff! wyskoczyło! Pizdę, ale dostałem. No, zauważyli mnie. Nie. Się przestraszyłem aż. No. Ale te gąski długo naprawiają, bo mam to niepotrzebne maskowanie, cholera. Ale oberwałem porządnie, potężnie od tego niszczyciela. Widać, co potrafi 10 tier niszczyciel. Widać, co potrafi 10 tier niszczyciel. Zakosił mnie 923. Nie będzie to za dobra bitwa, bo już prawie pół życia straciłem. Ja nawet nie dojechałem na miejsce i od razu nas walnęli, że tak powiem. Mnie walnęli. Temu obiektowi da się tam przywalić?
tu jest blisko czy daleko? On jest za, w ogóle za budynkiem. On mi tak przywalił, kurczę. O, ja go tam widzę. Nie, ja go tam nie widzę. Coś mi się zaświeciło, jakbym go widział. Nie wiem, okej. Widzę go, czy go nie widzę? Ach, kurde. Przecież ja drugą bitwę gram po półtora tygodnia nie grania, naprawdę. To się nie dziwić, że skilla nie mam, nie? Chociaż w pierwszej bitwie poszło bardzo, bardzo miło. No tam u góry są czołgi, ale się nie wychylają pod lufę. No i jak widać, wygrywamy, wygrywamy. Zresztą to nie jest bitwa na pokaz, tylko bitwa na pokaz. Ale głupotę powiedziałem, nie? To nie jest bitwa na pokaz, jak ja potrafię grać, bo ja grać nie potrafię tutaj w tym momencie. Musiałbym pograć dużo, a mam ochotę, bo naprawdę zatęskniłem zawodem. Tylko to jest pokaz modów. Ale zcięło. Muszę z momentu. No, 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 wyjedź, wyjedź, wyjedź. Cię będzie widać. Kurde, nie widać go. Czemu ja tu tak wyjechałem? Najpierw dostałem strzała potężnego, a później nic. Nawet nikogo nie uszkodziłem. Nawet nie oddałem strzału. No, o! Kurde! Wygrywamy cudownie, pięknie, ale ja dostanę doświadczenia jak za pierwszy tierku, czy jak za zwycięstwo normalnie. Zrobimy sobie wycieczkę po Hibbensdorfie, tak? No, już nawet nie zdążę dojechać do tych czołgów, zniszczą je. No, zdarzają się takie bitwy, są takie. No, są takie bitewki. Zwykła rzecz. Co ja mu zrobiłem? Zwykła rzecz i... Nie wiem. No, 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 ładu, ładu działo. On się na mnie, on na mnie nie zwraca uwagi. O kurde, no. Jeszcze jest 8, ale to na Chime, na klasztorze był. A już wyjechał, zjechał na dół. Jedziemy po tego Isa 8. Nie tak przejęliśmy bazę, bez sensu. Jeden czołg został i przejęli bazę, no. Czy to jest głupota tak grać? Jeden czołg do zmiażdżenia przez kurde 10 czołgów, czy ile tam? Ja nie mogę. Przejęli bazę, no. Fajnie, dostałem 567. Jeden strzał, jedno trafienie bez uszkodzeń. Bohaterem jestem, na pewno. Cudownie. Nie no, skąd ja bym miał być bohaterem, ja to nic nie zrobiłem, jeszcze oberwałem. I ciekawe, ja na pewno nic nie zarobiłem, nawet straciłem na pewno. Chociaż... no nawet. Pociski są drogie, no bo to jest na jedno, no wiadomo, potężne działo. Ale zarobiłem 3000, no. Nie, 2000. I tak dziwne, że to mogłem, jakimś cudem w ogóle zarobiłem w takim przypadku. Dobra, mody działają. Są. Działają, są. Sprawdziłem już przed tym, czy działałem. Właśnie tym czołgiem sprawdzałem. Miałem piękną bitwę. No tutaj już nie pokazuję. Bitwę... mówiłem, 2300 doświadczenia podwójnego. Pięknie się zdjęła gwiazdeczka. Bohaterem nie byłem. Ale zrobiłem sobie tą... Jak to się nazywa? Przebieg służby. Bo zapomniałem. Odznakę mistrzowską trzeciego poziomu zrobiłem, bo nie miał żadnej. No. No i tak, tyle. Kurczę. Jeszcze można zrobić szybki przegląd garażu, jakby ktoś nie pamiętał, co mam. Love Tiger 2, T50 łamane na 2, T28, M40, M43, IS-8, IS-4, IS-85. To są z tych dodanych u mnie do ulubionych, bo to u kogo innego nie widać, jak się zaloguje u mnie.
AMX-1390, AMX-N4 1945, ARLV-39, to robi Kamil sobie. Nie? No ten to wiadomo. Patton, mało doświadczenia na tamtego N4 coś tam. N12, T50-2, IS-3, IS-7. A IS-7 sobie dodam nawet. Jako podstawowe, bo trzeba go tam pociskać trochę z tą załogą. No. I tyle. Wysyłam paczuszkę modów na szybciutko. No chyba wiecie jak zainstalować. Zapisać pliczek w folderze resmod 075, który znajduje się w folderze czołgów. I jeśli jest odpowiednio zainstalowany WinRAR, to zrobić wypakuj tutaj. Jeśli nie jest zainstalowany tak jak powinien, otworzyć w WinRARze i przenieść pliczki, które się tam znajdują, do folderu, w którym się otwarło. I oczywiście mody będą działały, ale nie wszystko, bo dźwięków nie da i nie ma wyłączenia efektów wybuchu z lufy i no to akurat drzew nie było, ale nie ruszają mi się drzewa. Do tego używam dodatku VOD Tweaker. Oczywiście do patcha 7.5 sobie zrobiłem. No, jak będzie, a nie widziałem, bo tak przejrzałem forum, nie widziałem hidzonów do czołgów. Jak będę widział hidzony do patcha 7.5, to oczywiście też dodam w innym filmiku. Na razie nie widziałem. No i tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i do następnego.